Radiosłuchacze, czcigodni telewizowie. Ostatnie dni w naszej przestrzeni medialnej to nieustanne konflikty a to o radiową trójkę i listę przebojów i piosenkę Kazika, który prawda, zaatakował bardzo mocno Jarosława Kaczyńskiego i jego wizytę na cmentarzu smoleńskim a to dotyczące tzw. pedofilii w różnych przestrzeniach życia publicznego. Nie sposób tego wszystkiego nie łączyć, nie wiązać z kampanią wyborczą, bo kiedy zwłaszcza przyjrzymy się filmowi Braci Sekielskich po raz kolejny, którzy nakręcili film dotyczący tzw. pedofilii w kościele, to widzimy, że co kampania wyborcza, to lecą nowe odcinki tegoż filmu. Rok temu, kiedy mieliśmy do czynienia z kampanią do Europarlamentu, pojawiła się pierwsza odsłona która miała wywołać pewien skandal. Ten skandal oczywiście miał być skonsumowany na sposób wyborczy, bo wiemy, że to głównie elektorat katolicki popiera prawicę. No i jeśli taki elektorat zniechęci się do ludzi kościoła, to w jakimś sensie zniechęci się do życia publicznego, generalnie, no i w jakiś sposób te emocje może odreagować i nie zagłosuje po linii prawicowej, ale na przykład może zostać w domu. No oczywiście, ponieważ wtedy to było głośne, wtedy to się łączyło z, z takimi skandalami wielkimi, to teraz mamy do czynienia z drugą odsłoną i chodzi mi przede wszystkim o czas emisji tego nowego odcinka filmów sekierskich tuż przed wyborami prezydenckimi tym razem, a więc to, co się dzieje w Radiowej Trójce, pewne odejścia ludzi i to, co się ma, ma dziać, czy dzieje się w kontekście nowej odsłony walki z tak zwaną pedofilią w Kościele, no to jest, wydaje się, pewna próba nowego rozegrania też kwestii przedwyborczej, oprócz tego, tej, tej kwestii czysto kościelnej. Oczywiście, kiedy byśmy podchodzili w sensie merytorycznym do sprawy i jak gdyby odłożyli te intencje, które z pewnością są co do momentu, kiedy taki film się pokazuje i co do tego, żeby jak gdyby rozciągnąć problemy, czy też jakieś patologie, które pojawiają się tu i ówdzie w życiu kościelnym na całe duchowieństwo, no to gdybyśmy merytorycznie do rzeczy podeszli, to trzeba pamiętać, że nie należy też pochopnie pewnych spraw rozstrzygać. Nie należy, że tak powiem, krzywdzić ludzi niewinnych albo twierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem powszechnym w tym względzie. I proszę też zwrócić uwagę, że owszem, jeśli bierzemy pod uwagę te, te zarzuty pedofilskie. To one są mocno podkreślane. Natomiast już, kiedy pojawiają się kwestie homoseksualne czy jakichś mafii lawendowych, to nagle ten świat celebrycki się oburza, ponieważ wiadomym jest, że nie wolno krytykować homoseksualistów, nie wolno krytykować lobby homoseksualnego. Trzeba tę ostrożność, o której mówię, ona jest zalecana chociażby na przykładzie arcybiskupa Apela. Pamiętamy fałszywie oskarżonego o pedofilię, takiego, który naprawdę przecierpiał bardzo. Bardzo dużo I który został niedawno oczyszczony przez sąd z zarzutów, a na którym wieszano wszelkie możliwe kalumnie. Więc w tym względzie roztropność, spokojne zachowanie i czytanie tych kontekstów politycznych, że się wykorzystuje pewne rzeczy do, do tej gry politycznej, do rewolucji takiej kulturalnej, to wszystko musi być brane pod uwagę, bo w przeciwnym razie można być bardzo łatwo użytym do pewnej gry politycznej, do pewnej gry przeciwko Kościołowi, zwłaszcza w sytuacji pandemii, zwłaszcza gdy ludzie przyzwyczaili się rzadko uczestniczyć w nabożeństwach i można by było ich utwierdzić w takim dystansie do Kościoła i taka też może być intencja niektórych. Trzeba to wszystko roztropnie czytać, a nie dawać się wpychać w pewne proste gry, bo wszystko oczywiście Należy sprawdzać, walczyć z patologiami, walczyć z pedofilią, walczyć z pewnymi mafiami, jeśli takie są lawendowymi, i jeśli takie układy niezdrowe się pojawiają, ale nie wpisywać się w pewien kontekst intencji związanych z grą polityczną, z grą różnych grup nakierowanych na rewolucję. Ale Ci, którzy chcieli wykorzystać na sposób wyborczy czy na sposób antykościelny pewne zawirowania, które, o których przed chwilką mówiłem, bardzo się mocno sparzyli, kiedy pojawił się film dokumentalny Latkowskiego dotyczący e, e, tejże pedofilii czy różnorakich nadużyć w świecie artystycznym. Rzeczywiście telewizja publiczna to wyemitowała, rzeczywiście padły bardzo głośne nazwiska, które jak gdyby kryły, ukrywały pewne, no, drastyczne rzeczy, niezwykle patologiczne w tym świadku, i w tym momencie to, co miało być wielkim atutem dla kręgów liberalnych, dla lewicowej prasy, dla lewicowych mediów, w tym ataku frontalnym na, dla, przeciwko ludziom związanym z Kościołem, nagle y, mają problem, te środowiska same ze sobą, i w jakiś sposób muszą się z tym wszystkim uporać. I zwróćmy uwagę, jak ważnym jest, żeby mieć pewne narzędzia w tym zakresie. Bo rzeczywiście ten światek w sposób specyficzny, że tak powiem, żyje, promuje rewolucję seksualną, a nagle, kiedy pojawiają się tak patologiczne zachowania, kiedy pojawiają się tak wielkie przestępstwa przeciwko dzieciom, no to nagle jest zdziwiony, że to ich dotyczy. No skoro promuje się rewolucję seksualną, no to. Tam, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. To wszystko oczywiście ma miejsce. I to wszystko, jeśli jest pokazane, też nieco inaczej jak gdyby dotyczy Kościoła. To znaczy, widzimy, że to jest nieprawda. Twierdzenie, jakoby przestępstwa seksualne dotyczyły kościoła, ale po prostu jest to problem o wiele szerszy i o wiele bardziej dotyczący tego świata, który szeroko zwie się światem liberalnym. Szczęść Boże.